Dobra. Najgłośniejsza pobudka w ich życiu. Paulina. Let's go. Niestety pogoda nie dopisuje w Londynie. Znaczy nie, jest typowo po prostu brytyjska. Jest k***owo. Z całą ekipą przylecieliśmy do Nieźle, Londynu, żeby... obrażają Anglię, nie? Będzie tu A kilka tam mój dni kumpel i mieszka. Właśnie wybraliśmy się na pierwszą z atrakcji. Operator, zobacz, tutaj największa fanka. Zaczynamy dzisiejszy dzień. Patrz, kurwa, operator wziął se maskę, patrz. Jaką se maskę wziął, przybicę. Ja kurwa jest. Co to jest za monstrum? Bara, dzięki za Prima. Taki walka o ten, o Hogwart będzie używał tarczy. Na naszym pierwszym stopem był... Kurwa, za przyłbica, jebana. Miejsce, w którym... Na kamerę? Okej, przywali Harry'ego Pottera. Chodźcie. Harry Potter! Jestem fanem! Tylko Hufflepuff. Co wy pierdolicie, kurwa? Ej, jak tutaj będzie ten kominek, to musimy zrobić, wiesz, jak fajnie podejrzewa się, zrobimy tak i się przetransportujemy gdzieś. Bo wydaje się tego ptera kiedykolwiek, czy nie, k***wa? Znałem, stary, najbardziej lubię tą scenę właśnie jak ten Ceratopter wlatuje. Jak pierścień rzucają do tego, tak, do lawy. Jak pierścień... Ja pierdolę, nie? Co oni pierdolą? Ej, widzowie, chodzi... Let's go! Lawy! Ja mówię jedno, ale homora. Ej, no to... Teraz, ja mówię drugie, Sezami, otwórz się! Ja pierdolę, ludzie. Murki! Zaraz się popłaczę! Wyobraź sobie muzeum ekipy. To jest niesamowite, muzeum ekipy? Czy co on powiedział? Wyobraź sobie muzeum ekipy. Ekipy, dobra, przepraszam. Niesamowite, że takie coś żyło kiedyś. No, ale jak dobrze w ogóle odwzorowali, nie? Nie, pod telefonem można zobaczyć twarze tych wszystkich postaci. Jak byłem młodszy, to był Gryffindor. Jak jestem starszy, to Slytherin chyba bardziej wolę, tak szczerze, tak po czasie. Bo był bardziej taki, kurwa, taki, wiecie, taki mroczny. Zaraz bym woźnego. Ja się czuję po prostu jak dziecko, takie miejsce, wiesz, że idziesz z rodzicami, tak zabawki, zabawki. Michael, chciałem ci coś powiedzieć. Jesteś wolny. Czy ocenisz opening z anime Kamisama Kiss schodzi o piosenkę XD? Nie, na razie nie. Zjebało im się coś? Nie, no nie mów! Czy to po prostu taki efekt? Wow! Rąbę z twarzy! Kurwa, nowa postać w multiversum! Patrz na to i widzę. Nie? Tam jest lustro, w którym jak patrzysz, to widzisz to, co chciałbyś zobaczyć. Zobacz. Zobaczymy, co się pokaże, nie? Co Michael zobaczy w lustrze? No, uwaga! Czemu oni go tak nienawidzą? Boże, Miniłajk, co ty im zrobiłeś, nie? Czekaj. Bruh. Okay, let's go. O, czym najbardziej parzę. O co chodzi, kurwa, w tym montażu? Także, słuchajcie, w ogóle wzięliśmy udział w wyścigu, graliśmy w Quidditcha, całą drużyną ekipową. No, zobaczcie. A był Patrykos z Famy na miotle. Tak, dzięki. To tak, to był Patrykos, potwierdzam. Tam poszło. No, zostawcie tego minimum. Musiał, kurwa, nie, dojebać. Ale, kurwa, chciałbym tam być, nie? Zazdroszczę im w chuj. Żelazko tam pokazuje. Nie pomocy w domu, to ja rozumiem. Iste, ale sztos. Ciekawe, czy będzie Aragorn. Jezus! Ej, nie widziałaś mnie? Po prostu kutałem na ziemię. W ogóle cię nie widziałam, ja tu tak podziwiałam. O, pająki. Ej, przecież ja bym tu dziecka nie wpuścił swojego, na bank miał koszmary. Wow!
myślę, że oni to odtworzyli normalnie. Ale dojebane, nie? Przysięga, że normalnie, nie wiem, przeżywał tam człowieku, jakbym był jakiś pierdolnięty, nie? Zarąbista przygoda, serio. Najbardziej podoba mi się... Przestań, Berzo, ty jesteś fake fanem Harry'ego Pottera. Ja jestem prawdziwym fanem. Ja powinienem być na twoim miejscu, a nie ty. Wkurwiasz mnie. Tam było najfajniejsze wspomnienia z budziłka. Można się naprawdę tak cofnąć w czasie? Tak. I dosłownie poczuć, jakby się trochę było w tym filmie, nie? Ej, znajdźcie mini Majka. Czekaj, gdzie? Kurwa, co oni mu robią? Zostawcie... Oni go nienawidzą, kurwa. Oni go, kurwa, nienawidzą. Halo! Bestia z Wadowic. Dzięki za Prima, stary. Ja pierdolę. Może być. O kurwa, ale to jest jeden do jednego! Ale dojebane! Bo to jest ten bank! Patrzcie to! O, jesteśmy w moim banku. Jak tu stoję? No. No nie wytrzymam zaraz, kurwa. Oni mu to każą robić. W ogóle jak tu stoję, mam wrażenie, że oni nas zaraz okrzyczą. No zobacz, to jest po to, że wybraliśmy się na miasto, gdzie przygotowaliśmy pewną niespodziankę. Jest to niespodzianka dla mini Majka, także Majkę założę pan. Znowu coś z nim, znowu coś z nim! No zawsze jak coś się dzieje, to Majkę wiedział. Mamy dla ciebie coś, nie ściągaj jeszcze opaski. Tutaj masz patyczek, na patyczku to jest. No i spróbuj, trzymaj. No i spróbuj, no. Nie wiem, co ty. No spokojnie. Nie. Będzie dobre. Smaczne, no, smaczne. No spróbuj, stary, no nie peniaj. No. Nie, nie martw się, serio, Majka, ja się nie będę. Nie, no kurwa, przecież to jest... Nie, że ty spłonię. No dawaj. Nie, bo jak to jest jakiś kutasy. Ja nie, bo nie, to jest kutas, To nie jest kutas, to jest po prostu ciastko w kształcie grzybka malinowego. Ja nie wiem, czemu on tu myślał, że to jest jakiś kutas. Dobra, ogólnie taki ch**owy prank trochę, nie? Nie jest takie, że muszę spać z odbiorcą. Co tam jest napisane? I licked it so it's mine. Robi jakiś żart, zrobił operatorski. Dobra, uwaga. Ja się nie patrzymali, patrzę się w podłogę. Nie, no czy oni wszyscy opierdalają, kurwa? O nie. Ale dobra. Ej, ale serio? Zjadłbym to. Mega dobry penis. Nie no, Murcix, dziewczyno. To nie jest penis, to jest kurwa ciastko w kształcie muchomora. OMG, stinky cheese, yikes! Ale szczerze, wygląda mega smacznie, nie? Wpierdoliłbym to. Tak jak Frizz, kurwa, aż na same jaja. Dobry pewnie. Zrób tak, tak prosto. Podsumowując, powiedzmy tak. Słyszeliście tego, kurwa, z Wyrola? Zrób tak, żeby prosto. Słuchaj mini Majka w tle. Ale dobra. Mega dobry fan. Zrób tak prosto. Podsumowując... Tak prosto, do Pauliny tak. Ja pierdolę. Tak. Flame your drinks and Prima. Zostając w temacie jedzenia, znaleźliśmy ultra ciekawą knajpę. Miejsce, w którym można jeść bardzo dziwne rzeczy. Tutaj są ogólnie mega dziwne rzeczy do jedzenia, typu na przykład karaluchy i takie rzeczy, serio. Ja pomieszkiem świeszcza, nie? Ja już nie mogę doczekać świeszcza. Bo ty wypadł, ja to podaję. Okej. Okay. Wielbłąd i krokodyl? To jest wielbłąd, tak? To jest Zeta. To się... No tak, no! To są hatrze sam świerszcze. Turo, dziękuję bardzo za 50 zł. No smak, taki trochę śmierdzący smak. Olałem sobie je troszkę sosikiem. Jest świerszcza? No, zdrówko. Ej, Duner, a mógłbyś mi sprawdzić, w którym odcinku dupa jest podobno pokazana u tego, u Freeza? Okay, let's go. Please. To jest takie... Ja myślę, że to będzie suche. Dole, po co iść w ogóle...
po co iść kurwa w ogóle w tym? Do takiej restauracji wpierdalać kurwa świersze jakieś, ja pierdolę. Wszystko mięsko. No ja już wiem jedno, Paulinka, dzisiaj się całować nie będziemy. Żabiutka tu są. Ja już wiem jedno, Paulinka, dzisiaj się całować nie będziemy. Jak kurczak. Ej. Ej, zebra, to jest kangur. Moi drodzy. Ej, to wygląda mega dobrze. Krokodyl curry jest ostre, bardzo dobre, ale bardzo ostre. Wjeżdżamy. Ale polecam. Curry z krokodyla? Kurwa, ej, chciałbym tu wpierdolić tak szczerze. Wstyd, dzięki bardzo. Cześć. Kangur? Myślę, że 7. A co było lepsze? Tak dla nietypowego jedzenia. Zebra, zebra była najlepsza, no. Zebra? O kurwa, ja też, człowieku. Jak ci smakuje ten mini mic? Dobre mini mic'i? Podsumowując jedzenie w tej dziwnej restauracji, dużo rzeczy było mega dziwnych, w sumie większość, jak na przykład kangur albo te świerszcze, robaki, to było mega dziwne, ale też były rzeczy, które mi osobiście smakowały. Mięsko z zebry było bardzo dobre. Ogólnie całe doświadczenie oceniam jako bardzo dziwne, bo miejsce też było bardzo dziwne, ale chyba warto raz w życiu chociaż coś takiego spróbować, nie? Mówi tak. Znaczy nie mówi nic, bo nie wiem, ale... Jak się... siebie, nie, tam w telefonie tego gościa zaobserwował siebie i mądro! Po takiej lekkiej imprezie następnego dnia pakowali się na za 5 miesięcy. Tam życie tak szybko się zmienia. De męczą kurwa taksówkarza, nie? Mister Kłoka, dziękuję za Prima. Ej, gości miał w ogóle głos jak Kensai, kurwa. Czy mi się coś popierdoliło? Rano do taksy. Uj, śmiech miał jak KSI. Życie tak szybko się zmienia. Czekaj. Fuj, jeden do jednego. Yo. Katy, dzięki za 2 miesiące. I tym razem pojechaliśmy w całkiem wysokie miejsce. Wczoraj na tej zjeżdżalni mieliśmy jeździć, ale nie zjechaliśmy, bo nie przyszło testu bezpieczeństwa. Yes, very awesome song, gift tip. To dzisiaj jedziemy. He's fine, yeah? Yeah, look at him. Really fine. Yeah. Literally here. Yes. O, oh, nawet wow. 31. No. Najdłuższa zjeżdżalnia na świecie. Wow. Nie, zostawcie mini Majka! No właśnie, Karol, ja nie dam rady. O, wy musisz pojechać. Michael, a czy ty k***a ze Szczecina nie miałeś skorzyć czasem z 300 metrów z k***u? To jest kopie podatki za to, że nie dotrzymałeś. Zmuszają go, nie? To jest luźne. Zmuszają go widzowie, free mini Majka! Dobra, już wiem skąd były te... Te TikToki z tym gówno. Proszę państwa. Kurwa, bas astral. Będziesz oglądać Kajczwam. No i co? Straszne, prawie umarłem. O kurde. Siemka. Odnośnie mrożona, śmieszny TikTok. To mi łzy leciały. Ta, popłakała się ze strachu. Ty. Ze strachu popłakała się, tak się bała. Nie, kopnąć i teraz sobie czary. Jak się bałeś teraz na początku. Ja mogę jeszcze raz, co nie? No, teraz się... teraz może teraz sobie każdy może. My name is Pablo, I go business for you, my friend. Anyone's fucking weak. Gościu jedzie se po mieście i rozdaje kopie numer, żeby kurde kupić zioło. No. O kurwa. W ogóle gdzie oni są? W jakiś kurwa... Ja pierdolę, czy to... Jezus, kurwa, mi się nie zapuszczał w takie tereny. Ale od tego, chłopie. Takie kurwa, czeku... Instagram, Snapchat, wszystko. Jackets, hats, shoes, bags, accessories, many more. No. Po przetestowaniu metra w Londynie poszliśmy zagrać w coś ciekawego. Uwaga, proszę państwa, Monopoly w prawdziwym życiu. Podzieliliśmy się na 3 drużyny, każda z nas dostała jednego takiego gościa, który nam pomagał po prostu. Ale dojebane! Po
Oprócz tego był jeszcze jeden wielki szef, który dowodził całą grą i naszym zadaniem było zebrać jak najwięcej kasy, czy to w wirtualnych monetach, czy to w budynkach. No ale zresztą, co wam będę tłumaczył? Patrzcie, jak to wyglądało. Zajebiste, what the fuck? Ej, to jest zajebiste, nie? And now lower and we have the money. Okay. Jankawa, dzięki za 6 miesięcy. Yes! Yes. Shula, team, that is an extra 100,000 in the bank. Musimy teraz zrobić tą minigierkę, żebyśmy mogli kupić to miejsce, nie? Bo... Yeah, but I'm on station. Station! Sir Richard, dziękuję bardzo za dobrą kartę. Jak będzie aukcja różnych miejsc do kupienia, my mamy od razu kartę, że od razu dajemy swój bit i on wygrywa. W sumie fajnie się grało, ale trochę chaotycznie, bo wszystkie rzeczy trzy drużyny robiły w tym samym momencie. Cała rozgrywka właśnie polegała na tym, żeby robić takie minigierki, dzięki temu zdobywać hajs i po prostu się bogacić. It was so easy. Co? A może mieliśmy domek i go gdzieś... Ej, fajnie, chciałbym w to zagrać w chuj. Ej, jak ktoś napisał, że chujowo, bo, że frajerzy, bo sidemeni cały budynek dla siebie wynajęli. Nie no, mega słabo freeze, tak szczerze, nie? Teraz możemy go wziąć jakby 100. Klincz swój, nie? I teraz nam płacą 250, jak nas złapią. Mamy se kurwa wynająć cały, nie? Oh my god! We are buying this shit! O kurwa, X plus... We are buying this shit, bro. Jojo, kurwa, to był... Ja już mam rozwiązanie. We are buying this shit! K12 plus 3 równa się 24. O, 24! 24! 21! 24 godzinny dla Murciks. Mieliśmy kartę, że mogliśmy spróbować uciec przez 15 minut i goście mówili, że no, my tu mamy tylko 15 minut i Michael podszedł do kibla i wyciągnął klucz do niego. You found the key already. Wow. What? Amazing. Who did you do? There we go, I'll do it. Kiblo. Did it! A ty chyba byłeś już, co? Jebany, jak szybko znalazł w kibelku, zanurkował, kurwa... I Eza. 3, mini Mike. 2, 1, roll! O jest, dobra, czekaj, bo teraz ten kontekst tego, co ja powiedziałem... Dobra, ja pierdolę. Anonek, dziękuję bardzo za Prima. Don't worry, they have to pay a lot more. Watch. Hello. To nie było zamierzone, oczywiście. No, Bieluch no, Bumin, dziękuję bardzo, 3 miesięcy. Stań na środku. O, jest. Dobra, raz. Taka jak moment prawdy i pytanie do Freeza. Freeze, czy jebiesz Murciks na boku? Huh? Jak about it? Don't check out the police. Okay, A, 12 hours, B, 26, or C, 280 hours. 17 dni. Wszystko robiłem. Ej, gdyby gościu nie podpowiadał, to ja bym nigdy nie ułożył nic. Nie ma szans. Nigdy nic bym nie ułożył. A po tej świetnej gierce w Monopoly wyszliśmy... Czemu zawsze mi Mike śpi? Widzowie. Shurini, dziękuję bardzo za Prima. Czy jest jakieś wytłumaczenie tego, że on zawsze śpi? Za każdym kurwa razem? Za każdym razem kurwa śpi. Jak oni robią jakieś vlogi, śpi kurwa. Tu śpi. Bo jest na linie? Bo ćpa? Bo jest najebany? Nie wiem kurwa. Do ciekawego baru. Bo go tyrają? Bo jest mini i mniej energii ma? O, to jest jedno z logicznych wytłumaczeń w sumie może, bez kitu. Bo jest mały i potrzebuje dużo snu. No, rozumiem.
Jak oceniasz, bo ma małe nóżki i więcej kroków robi. Bo ma małe nóżki i więcej kroków robi? Boże. Zikan, dziękuję za 6 miesięcy. Trzy na trzy! Ale lin piją! No dobra, muszę zobacz. Prawie ci wyszło, ale patrz na to! Double cup! The Gunner, dzięki za 6 miesięcy! Murcik, jak gra w beer ponga, to specjalnie nie trafia. 3, 4, go! Sorry, zatrzymam na chwilkę, bo shot, który trzyma Vera, Nowciu i Mike, to losowe shoty. Jeden z nich jest mega ostry. Zobaczmy więc, kto na niego trafi. Ogólnie w trakcie wyjazdu poprzekładały nam się niektóre atrakcje i w sumie wyszło tak, że mieliśmy imprezę do drugiej, a samolot o 6 rano, więc... Co się dzieje? O! O kurwa! Jest kurwa widzowie, czekajcie, bo jest drama! Mieliśmy imprezę do drugiej, a samolot o 6 rano, więc... Co się dzieje? Jest kurwa, byliśmy dla ciebie, kurwa. Co, zamawiamy dla ciebie karetkę zamiast samolotu? Też można powiedzieć, że wstałem lewą nogą, ale widzę taki widok, to od razu człowiekowi lepiej. Od razu chce się żyć. Pięknie. Kocham życie. Będzie świetnie. Ja nie dam rady polecieć. Ja zrywam lotnisko, bo oni mnie... tak nie mówić brzydko. Puść od samolotu, gościu. Co? To jest temu winny? Ty. Zawsze będziesz ty. Ja p***dolę, kurwa, daję mi karetkę. To na chuj on pije, kurwa. Nie, zleko, no. Jak się zatacza jebany w tym Monclerze. Ale słuchajcie, najebany, ale kurwa w drogim Monclerze, no to co? Co, będziecie kurwa się sapać do niego? Za to? Nie, zleko, no kurwa. Idziemy do Irlandii. No i koniec londyńskiej przemowy, teraz jazda do Dublina. No i praktycznie bez spania dolecieliśmy do naszej drugiej lokalizacji, czyli Dublin. Ej, w chuj chciałbym do Irlandii polecieć na Dzień Świętego Patryka bym chciał i do takiego typowego babu chciałem powiedzieć, pubu takiego kurwa irlandzkiego, to by było zajebiste akurat. No i proszę państwa, witamy w Dublinie. Irlandia teraz, była Anglia, teraz Irlandia. Uuu, jaki klimacik! Irlandzki... Ale szachy tam są, wow! Garnuszek ze złotem! Gdzie jest garnuszek ze złotem? Tutaj w tym domu organizują wesele. Zostawcie go, kurwa! Ja. Właśnie ogłosili, że na tym samym wesele, co ty w Słupsku, ma być też Oliwka Brazil. Zajebiście! Ale będę kurwa tańcował przy Oliwce Brazil. Widzicie? Wpadajcie na festiwal w Słupsku. Będzie kurwa Oliwka Brazil i ja. Wow, co jest? Ja pierdolę. Kromadaj, kto tu musiał mieszkać wcześniej? Serio, zastanawiam się, czy była to jakaś po prostu taka wielka rodzina? Muszę cię ile bardzo za Prima. Patec. Tu jest taki Blinders. Wow. Serio, tu jest taki Peaky Blinders. Tu jest taki Peaky Blinders. Zrób sobie kolację, już wszyscy się czekają. Podano do stołu. Kiedy teraz losowanie pokoi przebiegło inaczej, butelka wylosowała kolejność. Następnie chodziliśmy po tym wielkim pałacu, który ma ponad 18 pokoi i nie wiedząc co jest za drzwiami, wybieraliśmy drzwi, które naszym zdaniem są po prostu najfajniejsze. Czy te pokoje mają imiona? O, ale cute! Ej, na bank to strasy, nie? Na bank to... Nie no, Vera już przesadza, nie? Za granicą jest kurwa i mówi ale cute, kurwa, nie? Ja pierdolę, nie może powiedzieć ale słodkie? Kurwa, że się odjebało, że za granicą to nie może po polsku mówić. Straszny. No on może być zajebisty. Te pokoje mają imiona. Gdzie śpisz, kurwa? W Halinie. Ja kurwa w Heldze śpię. Oh, ja kurwa w Zbigniewie.
Mój pokój to zbiegnie. Ale patrz, czy dzieci naliby takie talerze? To takie a, dziadki to jest, tylko. Ale to jest. Tylko dziadki takie talerze mają. Co jest? Ej, nieskończony, ten dom jest nieskończony, gramy tu w kolonego. Dobra, wchodzimy! Pokój dla dziecka. Tak. Ale ładny jest, serio ładny. Trochę mały, ale jest ładny. Dobra, tak? Pedyn YFL, dziękuję za 3 miesiące. Mam dwa opatrzone. To będzie albo ten pokój, albo tamten pokój. O kurczę, wieczorne! O kurde! I właśnie! Ja pierdolę, Wersum już pewnie wkurwiona, nie? Jak zawsze, ona... Weronika już jest kurwa, ona jak zawsze, nie? Już wkurwiona, mówi kurwa. Ona już tak, nie no fajny kurwa pokój, nie? Już! Co? Ja... Okej, spoko. Ja pierdolę, każdy ma lepszy pokój od nich, nie? Rafik, dziękuję za Prima. Fajny, bardzo ładny. Fajny, bardzo ładny. Ja pierdolę, nie, no tragedia. Już kurwa wkurwiona, nie. Już dzień, już wyjazd rozjebany. Fajny, bardzo ładny. A mini Mike tak, pogo. Minimal już przeszukuje kurwa, lutuje kurwa room. To fajny? Wow. Każdy ma wyksus! Siema, oj bardzo dziękuję. Bardzo do widzenia. Będą psane w nocy tutaj, ja pierdzielę las. Ja daję Paulinie wybór, bo jak coś się spierniczy, to będziecie bardzo chodzić z wilki. Ważne, żebyśmy mieli lepiej od Freeza, reszta się nie liczy. Pan... Michael, ten będzie duży, bo tu widać, że tu są tylko trzy na ścianie. No. Dobra, to ten wybieram. Wow, fantastic! Dosłownie, kurwa, każdy pokój większy niż od Wersów i tego Freeza. Ja ale klimat, ja pierdolę. Boję się tego korytarza i nie chcę nim przechodzić. I tego zdjęcia chcę unikać również. A tutaj będę miała od razu wejście do jasnej strefy. Ale nie ma... Co jest? To jest łazienka w pokoju? Co jest? Ty, ale masz potem... Ej, będziesz mogła sobie pachę podmyć, nie? Tutaj bo operatorzy tu śpią. Oj, moc! Tutaj ol creepy jakiś tu kurwa jest. Ej, jakby jakaś para wylosowała ten pokój, to byłoby zajebiste. Stary śpić, podnoszenie kurwa jakieś. Petę, patrz na tą topetę, nie? Chłopie, chciałem wybrać ten pokój, kurwa. Kawać tyłkę i się odciąć. Ja pierdolę, ja pierdolę. Ja jedno... W hotelu. Gdzieś tam jest jakiś korytarz podziemny z rurami i tak dalej. Gdzie? Tam. Ej, widziałam się, patrzyłam się na ciebie i tak się straszyłam. Kochani, no będąc w Irlandii nie mogliśmy... Ej, a gdzie jest trąba? Nie ma go w ogóle? Czy on był? Bo ja coś nie zwróciłem uwagi. Puści jednej rzeczy, nauki tańca irlandzkiego. A treningi! Ja pierdolę, nie no jakie chuje, nie? Akurat musieli pojechać, jak musi biedny trenować, kurwa. Żyje, dziękuję bardzo za Prima. Marcelino, dzięki za Prima. Frisz, da, bez kitu, Frisz się nie stara, już Weronika będzie wkurwiona, że nie są najlepsi. Więc kurwa stary Frisz, ogarnij się, nie? Drewniaku jebany. A dlaczego Paulina ze swoim chłopakiem nie tańczy? Dziwne zachowanie, nie? Ta pani tańczy i zaczęłam tłumaczyć i w ogóle nie pomyślałem, że tak się to skończy. Zero, fajnie, fajnie. A jak zapierdala!
końca Irlandczycy słyną z picia, alkoholu, szczególnie piwa. Mają nawet swoje muzea. Słyną z tego. Mamy coś wspólnego. Elo Wercik, dziękuję bardzo za 2 miesiące. Serio? Poszliśmy do jednego. Jesteśmy w Muzeum Guinnessa. Jak wiecie, Guinness to jest ten ziomal, co rekordy Guinnessa robił. No i właśnie, to jest muzeum najbardziej pojebanych rekordów Guinnessa. Siki Szrega? Jeszcze Jest rekord Guinnessa w najdłużej odpalonych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu telewizorach w jednym momencie. Podobno trwa to już 12 lat. Najstarszy film z rurą. Rekord Guinnessa. To jest rekord Guinnessa. Policzyli te wszystkie jęczmienie. Nie, zostaw noi. Po rekordzie Guinnessa już nieaktualny. Ja mówię, to kurwa bawi. Franka Miranka, dzięki za frajma. Operatora na świecie. Rekord Guinnessa. How much do you know about alcohol? I have excellent knowledge. Walisz browara? W fabryce browara? Walisz browara. Dobra, no to fajnie zrobię. Ale śmierdzi piwskie. Co jest kurwa? Rowerzysta, o! Ale mocne. Kaszka, w domu takie stawiamy. O, wisiał tam odpadł. On nie może tyle pić, zobaczcie. O, no i to mi się podoba. Zajebiście, wow. Ogólnie jak się domyślacie, na końcu wycieczki dostawało się jedno darmowe piwko, więc Patec i reszta w sumie tak zdrażowali to muzeum. Tak, króla. Pokazujemy dzisiaj tutaj klasę polską. Tak. Dać tylko rozgrzeje. Speedrun. A to lecimy. Kamilo, dzięki za 3 miesiące. Znaleźliśmy pakołek, który był tutaj wrzucony za płot. Postanowiliśmy, że go weźmiemy ze sobą. Wynieś to. Weź rzecz, wynieś to. Ale czemu? Ciekawostka, królowa do dziś jest budzona każdego ranka przez dudy, które grają pod jej oknem. A że ja, ekipowiczów, chcę oczywiście traktować po królewsku, załatwiłem im królewską pobudkę. Szukałam. Jaką mam czapkę? Jaka wielka twarz? Jedźcie wszyscy tutaj. Coś tam. Co to? Rodzino, częstujcie się ile chcecie. To wszystko dla was. Proszę, wstańmy. Wstańmy na sekundę. Dwa wielkie Patec ma przysypkę do Krakowa w jesie. Naprawdę ma coraz większe wrażenie, że mini Majka tam katują. No tak jest. Jeszcze złodzieje, kurwa! Jedzie z nami. Jeszcze przed wyjazdem do Polski stwierdziliśmy, że idziemy do baru. To jest jeden z najdziwniejszych barów, jaki będziemy w życiu chyba, co? Fajna, podoba mi się ta zabudowa taka. Taka niższa trochę niż takie, wiecie, typowe bloki. I w takim kolorze, takiego brika. Dziwniejszych barów, jakim będziemy w życiu chyba, co? Bo dla nas w Polsce jest to niezrozumiałe i wydaje mi się, że w Polsce nie ma szans o taki bar. Zapraszamy do baru w kościele. O kurde, faktycznie, organy. Co? O kurwa! O skurde. Ej, nie byłam w kościele od kilku lat, nie sądziłam, że... O kurwa, COVID. No i chuj. Koniec. Jak to w kościele będzie kościele w barze. Ej, ale tak, to było tak, że ludzie jak tu mieli kasę, to... Mój ulubiony bar. No tak, no. I bym się pomodlił i najebał jeszcze. Jimmy, wiesz co? Nie wiem, o co chodzi, więc chyba nie.
A dało postawić kościół. I każdy, kto miał kasę, postawiał kościół. No i ktoś stwierdził, że zrobi z niego bar. No i fajnie. Mocno, bo jest 13, a tu jest pełno ludzi. Ale mają naprawdę ogromny bar, co? Ale mocne. Pachoł leci z nami, dostał naklejkę, jest gotowy. Cześć, szef, podążanie z własnymi marzeniami jest najważniejsze, a patecki jest idealny. Kurwa, wziął, zajebał pachołka i chuj. Ale tego przypadek, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Murczyk nawet w kościele pi... Nie, też. Jak to nie? Mamy to. Brawo, wyjazd się jednak udał. Dzięki temu pachołkowi. Nieźle. Nieźle. Fajny odcinek, bardzo fajny odcinek. Podobał mi się ten odcinek. A jest drugi jeszcze? Jest drugi, tak? Tylko czekaj, ja muszę zobaczyć.